Przed nami szczególnie radosny moment. Oto w roku jubileuszu 155-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oddajemy uroczyście do użytku rozbudowaną i zmodernizowaną strażnicę dla naszej jednostki. To wielki dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, ale to także wielki dzień dla Ostrowa i dla Ostrowian. W okrągły, piękny i doniosły jubileusz 155-lecia obecności OSP w naszym mieście oddajemy strażakom ochotnikom kompleksowo rozbudowaną i zmodernizowaną remizę strażacką, nowoczesną, wybudowaną w takim dialogu razem ze strażakami po to, aby zabezpieczyć wszystkie ich oczekiwania. Dzisiaj strażacy ochotnicy to jest formacja coraz bardziej nowoczesna, która wykorzystuje najnowocześniejsze techniki i technologie do gaszenia pożarów i która jest wielkim wsparciem dla straży zawodowej. Stąd chcieliśmy dla nich też zbudować taką strażnicę, która będzie na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Otrzymaliśmy dzisiaj nowy budynek, nowy obiekt, który będzie służył nam przez długie, długie lata. Czas budowy gościliśmy u naszych kolegów z OSP Prusin. Niestety miejsca tam też nie było za dużo, ale udało się zachować dzięki temu działalność bojową. Natomiast warunki dzisiejsze do tych, które były, są nieporównywalne. Cieszę się, że dzięki wspólnym działaniom rządu i samorządu dofinansowanie rządowe to 800 tysięcy złotych, a więc przede wszystkim dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo i ta odremontowana strażnica na pewno będzie druhom ochotnikom służyła przez wiele, wiele lat. Czym wy dysponujecie dzisiaj? Jakim sprzętem możecie cię pochwalić i czy on jest naprawdę taki na miarę XXI wieku? W każdym z samochodów znajdują się aparaty powietrzne, znajduje się podstawowy sprzęt burzący, tak, sprzęt absorbujący podczas wycieków różnych rodzajów substancji, tak, kamizelki ratownicze, kapoki i wiele, wiele innego sprzętu, który jest nam potrzebny podczas działań ratowniczo-gaśniczych.